Witam serdecznie w pierwszym odcinku z gry Dungeon of the Endless. Jest to taki powiedzmy roguelike z tower defense'em połączony. Bardzo fajna gierka. Jest to gierka twórców Endless Space i chyba Endless Legend czy coś takiego. W każdym razie były to gry strategiczne. Jedna to była 4X, właściwie obie były 4X. Jedna była w kosmosie, druga była w świecie takim fantastycznym. A to jest podobno w tym samym uniwersum, używająca dość podobnych zasobów. Gra, która właśnie jest rodzajem takiego drużynowego, turowego roguelike'a połączonego z Tower Defense'em. I teraz tak, ta gra jest w wersji podstawowej, kupiona na Steamie. Tutaj jak widać mamy trzy addony, mamy Bookworm addon, Deep Freeze addon i Rescue Team addon. Wydaje mi się, że to są nowe postacie. Chociaż w sumie nie jestem pewien, czy to jest dokładnie coś, co już mam, czy coś, co można mieć. W każdym razie są do tej gry dodatki. Ja mam zupełnie podstawową wersję. Zaczniemy od nowej gry może. Ustawiam scenkę na chwilę, bo jest taka zupełnie podstawowa scenka. Ona zawsze jest taka sama. Tak, i teraz przechodzimy do wyboru postaci oraz kapsuły. No ja jeszcze tej gry nie przeszedłem, znaczy nie przeszedłem na tej wersji. Co tutaj można zaobserwować? Mamy cztery postacie, one są chyba z Team Fortress. To są te cztery tutaj na dole. I to dostajemy od razu razem z grą oraz dostajemy cztery podstawowe postacie, te pierwsze cztery. Można sobie wybrać po prostu na samym początku gry jedną, znaczy dwie właśnie z czterech. Jako taką podstawę naszej drużyny, a później dochodzą jeszcze dwie dodatkowe. Natomiast postaci trzeba po prostu odblokować i pograć z nimi przez trzy piętra. Wtedy one się odblokowują na stałe, można już później brać od razu drużyny. Także tutaj mam nieodblokowanych bardzo dużo postaci. W tej chwili jeszcze zostało mi 12 w ogóle postaci do odblokowania, z czego na oczy widziałem 7. I tak jak mówiłem, nie mam jeszcze żadnego DLC do gry, to jest zupełnie podstawowa wersja. Tutaj jak widać inne kapsuły są jeszcze nieodblokowane. Tutaj żeby drugą odblokować, trzeba przejść grę właśnie pierwszą. Ewentualnie użyć 1000 jedzenia, żeby leczyć swoich bohaterów. Tutaj mamy kolejną taką kapsułę. To co było? Aha, tutaj mamy więcej broni na początku. Tutaj mamy tryb nieskończony. Oraz taką opcję zaraz, jest droższe leczenie. W ogóle to jest taki tryb trudny, powiedzmy. Można powiedzieć, że to jest dodatkowe utrudnienie. Piszą hard mode, więc niby, że nie można pauzować. To nie jest takie właściwie istotne, ale silniejsze potwory to już jest pewien problem. Również mniej zasobów i droższe leczenie, to wpływa to na poziom trudności. No i to wszystko. Także w tej chwili, tutaj w tej wersji gry mam tyle, ile pokazałem. No i zaczniemy od Too Easy. Ja grałem trochę na Easy, które tak naprawdę jest hardem. Więc ginąłem tak gdzieś, no jak widzicie, nie udało mi się nikogo odblokować, więc ginąłem dość szybko. Ginąłem mniej więcej przed przejściem trzech pięter, lub też przed przejściem trzech pięter po rekrutacji. To jak mniej więcej na trzecim, czwartym piętrze. Więc zagramy sobie na Easy i spróbuję wam pokazać taką podstawową mechanikę gry. Ja nie mówię, że to się uda, to niekoniecznie będzie pełna seria w sensie przejścia gry, ale spróbuję po prostu pokazać kilka pięter. Mniej więcej planuję jeden odcinek na piętro. Jeśli będą dłuższe piętra, to dwa. Tutaj gra jest trochę podobna do FTL-a, po prostu przechodzimy ileś tam obszarów, po czym gra dochodzi do końca, takiego jakiegoś rozstrzygnięcia i jest po prostu albo jest nasz sukces, że przeszliśmy całą grę, albo nie. Jest 12 pięter, one są coraz dłuższe. Także zaczynamy od początku. Tutaj też mam pozostały filmik. Grafika jest, taka bardzo pikselowa, ale jeszcze strawna. Ja nie lubię pikselowej grafiki, ale w tym przypadku tej gry jakoś mnie nas strasznie nie boli. No i tak, mamy dwie postacie, akurat wziąłem zupełnie losowe, nie wybierałem ich, w sumie miałem wybrać. No ale jak już mamy losowe, to niech będą losowe. Co mamy? Mamy takiego tanka z karabinem maszynowym oraz mamy taką szybszą postać, która podpala przeciwników i no, zadaje takie obrażenia rozłożone w czasie. To jest taki bardziej szybsza postać, dosyć miękka. Próbowałem nią wcześniej grać, żeby nie szło. Wydaje mi się, że wziąłem łatwy poziom trudności, chociaż nie jestem pewien. Zaraz się to okaże. No i tak, naszym celem jest przeniesienie tego kryształu do końca poziomu, do końca jakby labiryntu. Ale najpierw musimy sobie znaleźć to wyjście z labiryntu oraz zebrać jak najwięcej zasobów. Teraz tak, ważna rzecz na samym początku to jest odjechanie kółeczkiem myszy. I to będziemy robić bardzo często, to nam daje taki
ogląd całej sytuacji, dlatego że ta gra jest rozgrywana w turach. Każde otwarcie drzwi, tak, tutaj otworzyłem drzwi właśnie, wychodząc z tego głównego statku, z tego naszego, jakby powiedzmy, uszkodzonego statku do pierwszego pomieszczenia, to otwarcie drzwi było pierwszą rundą. Teraz tak, mamy tutaj mnóstwo czasu, możemy sobie spokojnie przemieścić naszą postać między pokojami. Nie możemy nią poruszać już w pokoju, tutaj klikanie myszą nic nie daje, ale możemy nią wyjść do innego pokoju. Dlatego tutaj wszystko, co możemy zrobić, to przenieść postać z jednego pokoju do drugiego. Możemy też sobie oczywiście oddalić, zobaczyć, jak sytuacja wygląda tak taktyczno-strategicznie, powiedzmy. No i tak, pokój należy środkowym klawiszem myszy włączyć, póki mamy tutaj energię u góry. Mamy trzy sloty na razie. To jest tak zwany pył. Mamy pył, jedzenie, naukę i przemysł. To są takie cztery zasoby, które są dość właśnie wspólne dla wszystkich gier tego studia. Nie pamiętam, jakie studio, ale wiem, że jeszcze na pewno dwie gry zrobili. Być może więcej. No i teraz tak, pierwsza sprawa, którą trzeba zrobić, to zadbać o nasze zasoby. Tutaj mamy zyski zasobów, to jest plus 8 na rundę, plus 3 i plus 6. Pierwszą sprawą, którą zawsze robimy, to zbudujemy sobie generator industrii. On będzie działał co rundę. Co więcej, możemy też przy użyciu odpowiednich postaci zwiększyć jego wydajność. Jak widzicie, tutaj wskoczyło do 11. I teraz tak, im wcześniej go zbudujemy, im więcej rund uda nam się przejść, tym bardziej nam się zwróci jego koszt. No on kosztował 20 chyba industrii, ale ponieważ będziemy teraz dostawali po 3 punkty za każdym razem, no to łatwo wyliczyć, że po 7 rundach nam się to zwraca. No więc mamy nadzieję, że mecz potrwa co najmniej 7 rund, że nam się otworzy co najmniej 7 drzwi, a może więcej. No i dzięki temu będziemy budować sobie taki jakby zysk. No i teraz tak, no tutaj nie mamy za bardzo wyboru, musimy otworzyć jedne drzwi, które nam zostały. Akurat zrobiłem to nie tą postacią, którą chciałem, chciałem to zrobić tą drugą, bo ta będzie generalnie stała i broniła, o właśnie w ten sposób. Natomiast ja bym się wolał bronić w tym drugim pokoju. No i postać obroniła się, wytłukła przeciwników, dlatego przechodzimy dalej. Tutaj mamy tak zwany krzyżak, to jest takie junction, można powiedzieć, czyli skrzyżowanie. Jak widać, tutaj mamy troje drzwi. No i tutaj lubię się zawsze w takiej sytuacji okopać. Czyli tak, najpierw budujemy sobie replikator jedzenia, który będzie nam zwiększał ilość jedzenia, jak widać, o 3 punkty. Oczywiście włączałem pokój, już sam się włączył, no to jeszcze włączymy go raz. I teraz tak, postać ta tankowata, która strzela z karabinu maszynowego, ja od razu podbiję jej poziom. Robimy to prawym przyciskiem na postaci, następnie tutaj level up. No i jak widać, wzrosły jej różne cechy, wzrosła jej obrona, siła rażenia oraz punkty życia. I stopniowo pojawiają się tutaj też skille pasywne i aktywne. Ta postać akurat strzela szybciej, jeżeli się regeneruje życie. No akurat nie regeneruje życia, bo nie ma żadnych przedmiotów. Każda postać ma też 3 sloty na przedmioty. Do przykładu ta ma trochę inne. Ten, jak widać, używa karabinu. Ten drugi nie używa, ale za to ma 2 sloty na taki dodatkowy ekwipunek. No i tak, ponieważ nasza postać tankująca już została tutaj upgrade'owana, to teraz będziemy sobie stopniowo otwierać drzwi po kolei. No i walczyć z pojawiającym się zagrożeniem. O, podpaliliśmy ich. A teraz nasz koleś z karabinem wszystko wyklucza. No i fajnie. Teraz tak, możemy iść albo w jedną stronę, niektóre właśnie poradniki to zalecają, żeby iść cały czas w jedną stronę. Jest to spowodowane tym, że im dalej dojdziemy, tym więcej mamy czasu, zanim przeciwnicy dojdą całą drogę aż do naszego kryształu, dzięki czemu będziemy mieli większy czas na pokonanie ich po drodze. Inna szkoła jest taka, że właśnie otwieramy drzwi, żeby po prostu jakby skrócić tą całą ścieżkę, skomasować nawet przeciwników z trzech pokoi w jednym. No i spokojnie sobie tutaj na tym takim tak zwanym choke pointie, czy takim punkcie duszenia, gdzie przeciwnicy się tłoczą w jednym miejscu, możemy sobie tutaj na przykład nastawiać wieżyczek i wszystko wyrżnąć w jednym miejscu. No ja spróbuję, może pójdziemy sobie cały czas w lewo. Jest też taki kniw, że możemy postawić postać. W tej chwili w ogóle tutaj potwory się chyba nie pojawią, bo my otwierając drzwi jesteśmy w tym pokoju. A jeżeli jesteśmy w tym pokoju, to tu się nie może nic zalęknąć, żaden potwór się nie może pojawić. Potwory się zawsze pojawiają w ciemnych pokojach. Mimo że to jest ciemny pokój, to jeżeli mamy tutaj postać, ta postać jakby ten pokój no, rozświetla, jak widać, tu się robi jaśniej, kiedy weszliśmy. I przez to pokój jest uznawany jako rozświetlony, jakby włączony, mimo że nie jest włączony, tutaj widać, jest na szaro. No i tu się żaden potwór nie może zalęgnąć. Natomiast może się pojawić potwór w kolejnym pokoju. I pewnie tak będzie. O właśnie, no i spokojnie się cofamy. Wolę nie ryzykować, bo ta postać nie jest zbyt tankowata. No i tu już nasz kolega wytłucze ładnie potwora. Co ciekawe, oni czasami też dropią ten cały dust, więc jest też taka technika zwana dust farmingiem. Polega to na tym, że właśnie się specjalnie
przedostawia takie dwa pokoje, żeby potwory wyłaziły, bo dzięki temu możemy więcej ich zabić, więcej się ich nalęknie i dostaniemy więcej dustu. To jest jedna z metod. Ja tej metody chyba teraz użyję, ponieważ w tej chwili nie mamy zbyt wystarczająco dużo przemysłu, żeby tutaj cokolwiek zbudować w jednym z tych dwóch pokoi. Dlatego ja myślę, że ja sobie w tej chwili otworzę kolejne drzwi i jeżeli tutaj nam się w tym pokoju coś zalęknie, to dobrze, bo dzięki temu będziemy mieli co tłuc. No i ja się teraz wycofam. O, i teraz teoretycznie można by już przejść grę, czy przejść poziom. Mianowicie zrobilibyśmy coś takiego. Zapalamy i to jest totalnie bezpieczna droga. W tej chwili nic, o ile wiem, to chyba nic nie może wyleźć. To znaczy tak, zdaje się, że pod koniec poziomu otwierają się nieotwarte drzwi. Dlatego gdybyśmy mieli wszystkie te drzwi już pootwierane i gdyby właśnie tak wszystkie pokoje były podświetlone, to jest to taka sytuacja, w której nic już się nie może nalęgnąć, ponieważ wszystkie pokoje są oświetlone. Natomiast w tej sytuacji przypuszczalnie otworzyłyby się te drzwi i zaczęłyby wyłazić potwory. Moglibyśmy teraz złapać tutaj nasz kryształ i po prostu tą prostą drogą sobie tutaj go odnieść. Natomiast my chcemy jak najwięcej drzwi pootwierać, jak najwięcej surowców nafarmić. Poza tym, gdyby tutaj te drzwi się otworzyły, to idąc z kryształem od razu byśmy się wpakowali na dwie grupy przeciwników co najmniej. Nie mamy tutaj też żadnych wieżyczek, więc nie ma to żadnego sensu. Z drugiej strony możemy też powiedzieć tak, że jeśli teraz to jest wszystko rozpalone, to nic się nie zalęgnie, co niekoniecznie jest dobre. Bo ja na przykład chcę, żeby tutaj coś się zalęgło, coś stąd przyszło i żebyśmy mieli co zabijać. Natomiast niekoniecznie na przykład chcę odpuścić sobie budowę jakiegoś, powiedzmy, modułu. Damy sobie jeszcze jeden na jedzenie. I chyba zwiększymy też poziom tej postaci. Ona jest dosyć słaba, więc ja proponuję jednak ją upgrade'ować. O, mamy nową umiejętność. No, potwory nie spowalniają bohatera, to fajnie. Będziemy mogli tym bohaterem właśnie przenieść kryształ łatwiej, ponieważ nie będziemy spowalniani. Ja proponuję otworzyć tutaj drzwi, poczekać co przyjdzie. Zobaczymy, czy tu przyjdą, czy tam przyjdą. No akurat nic się nie zalęgło. Całkowicie bezpieczna droga i tutaj mamy takie śmieszne ustrojstwo. Ono służy do badań. Takie właśnie, jakby to nazwać, no właśnie to się nie nazywa, nie da się tego kliknąć, ale jak w to wejdziemy, to mamy taki właśnie research, czyli badanie. To jest ciekawa sprawa. Jeżeli skończymy poziom, całkowicie otworzymy ostatnie drzwi, to badanie natychmiast się kończy, a w innym przypadku trwa 3 rundy. Dlatego tutaj możemy sobie tuż przed otwarciem ostatnich drzwi jeszcze jedno badanie złapać i ono, jeżeli otworzymy ostatnie drzwi, natychmiast się skończy, będziemy mieli jedno więcej. No, generalnie służy tutaj głównie do tego, żeby tworzyć nowe moduły, zarówno obronne, jak i szturmowe, obronne, czyli defensywne oraz szturmowe, tudzież zwiększać skuteczność tych naszych głównych modułów, co jest dość fajne, ale nie mamy 46 akurat nauki. Więc ja proponuję, że sobie weźmiemy taki tutaj pierwsze z brzegu badanie. Zostawimy sobie ten pokój dalej ciemny, żeby tutaj w razie czego mogło coś przyłazić, bo jednak chciałem sobie tutaj pofarmić. No i spróbujemy po prostu przez no, co najmniej troje drzwi otworzyć, może niech będą te. I jeszcze trochę pofarmić tutaj. O, akurat fajnie, mamy przeciwników, ja się wycofam, on już ich podpalił, więc swoje zrobił. Możemy też uderzyć w pauzę na wszystkich poziomach trudności, poza tym takim specjalną kapsułą z poziomem hard i wtedy, o, wszystko się zatrzymuje. Możemy sobie teraz spokojnie poprzesuwać wszystko, gdzie chcemy jaką postać, czy chcemy na przykład tego bohatera wycofać, czy chcemy go na przykład przestawić tutaj. Możemy sobie w tym czasie zbudować na przykład tutaj wieżyczkę, albo nie, możemy się cofnąć. Wszystko fajnie, także można w razie czego zawsze pauzować. No ja teraz odpauzuję. Może tak, zróbmy tak, żeby nasz tank sobie tutaj stał. Ten pójdzie podpalić. No i odpauzowujemy akcję. Podpalił. Akurat te kryształki idą bezpośrednio w stronę naszego kryształu. One nie atakują. Tego nie stwarzają właściwie żadnego zagrożenia. Można sobie spokojnie z nimi poradzić. Byleby po prostu nie doszły i nie zaczęły atakować kryształu. Teraz tak, ja nie chcę tutaj otwierać tych drzwi. Ponieważ wtedy mogliby, pewne potwory mogłyby zaatakować chyba ten budynek. Nie jestem pewien, czy to jest możliwe, ale chyba tak. A chciałem, żeby skończyć, chciałem skończyć badanie. Najpierw pójdziemy w prawo. Liczę się z tym, że może coś przyjść do nas. Zobaczmy, co tam mamy. Akurat dużo dustu, no to fajnie. Podpalamy i wiejemy. No postacią właśnie można kajtować, to jest dość taka fajna metoda. Ale generalnie nasz kolega z karabinem wszystko wytłucze. I teraz tak, dorobiliśmy się kolejnego poziomu, więc ja sobie tutaj sobie tu rozpalić. Ja rozpalę to właściwie, o tak. I teraz jedynym zagrożeniem będzie ten pokój. Z niego może coś wyjść. O, ten pokój. Bo ja przejdę do następnego.
otworzy drzwi i z tego pokoju może ewentualnie coś wyjść. No i oczywiście z tego nowego, także tutaj będziemy walczyć. Jeszcze spojrzę, ile kosztuje następny moduł. Moduł kosztuje 35, czy ja chcę go gdzieś postawić? Mógłbym. No to postawię sobie kolejny moduł z jedzeniem. Niech będzie. Raczej się nam nie zwróci, ale może dzięki temu będziemy szybciej levelować. Teraz tak, ja podbiję z domu naszego bohatera, głównego tanka. Znowu jeden punkt. Mamy teraz umiejętność aktywną, ona będzie nam leczyć bohatera. Dość fajne, jeżeli nas przeciwnicy opadną. No i teraz już trzeba aktywować drzwi. W tej chwili właściwie nie możemy już nic zrobić. Skończył nam się przemysł. No drzwi, które jeszcze trzeba otworzyć. Mamy czworo drzwi do wyboru, też możemy wijać z kryształem. Pokoje rozpaliłem tak, jak rozpaliłem, czyli możemy, myślę, kliknąć. Zobaczmy, czy coś się pojawi. Nie, mamy tutaj skrzynkę, ale zobaczmy, czy coś się... O, uwaga! Tu już pojawiły się potwory, przeciwnicy i mamy tutaj też taki jakby log, który nam pokazuje. Tutaj było tak, znaleźliśmy itemkę, wcześniej jeszcze się badanie skończyło, no bo przeszedłem rundę. Akurat 3 rundy już były. Później mieliśmy znaleziony nowy item, no bo tutaj była skrzynka. Właśnie nie wiem, co to jest, ale zobaczę. O, to jest coś takiego. Ja może od razu mu komuś to dam. O. Drużynowe, jeżeli dwie osoby są, fajnie. No fajnie, w dwójkę będziemy, to będzie lepiej. Fajny przedmiot, dosyć taki przyjemny. Co dalej? No i pojawiły się dwie fale, tak? Dwie, two waves incoming, czyli dwie fale się pojawiły. No i te dwie fale są z tych właśnie pokoi, chociaż co ciekawe, chyba coś przyszło stąd, także to właściwie tu się pojawił przeciwnik, którego żeśmy odkryli, a oni się jeszcze nalękli w tych dwóch. No to w takim razie wracamy. No i robi się nieciekawie, bo tutaj nam trzeba włazić, ale mamy jeszcze jeden pokój luzu. Jeszcze tu się możemy bronić. No i tutaj podpalimy. Dość fajnie to idzie. Myślę, że ten poziom trudności jest lepszy do pokazywania właśnie mechaniki gry, bo tutaj nie płacimy takiej dużej kary jakby za... no po prostu za takie skomasowanie przeciwników, którzy w innej sytuacji mogliby już nas roznieść. Ja myślę, że otworzę kolejne drzwi i spróbujemy tu jeszcze wyczyścić cały pokój. O, będziemy mogli zaraz coś rozpalić, to na pewno nam naleźli. Ja tutaj myślę, że podpalę. Jeszcze wejdę, podpalę ich jeszcze raz. Zbijemy. Ja obserwuję teraz nasze paski tutaj życia. Idzie dobrze. No i wyczyszczone chyba wszystko. Tak. Wyczyściliśmy wszystko, wyrżnęliśmy. A, jeszcze idą jakieś niedobitki. Mamy sporo tego dustu. Ja bym proponował zrobić coś takiego, żeby rozpalić jeden pokój. To nam da trochę więcej luzu. Mniej się może ich nalęgnie. I teraz wam pokażę, jak się buduje wieżyczki. Wieżyczki budujemy sobie zaraz. Tutaj mamy tak. Mamy dust field. To nam zwiększy obronę. Oraz postawię kilka wieżyczek. To jest taki właśnie punkt jakby zborczy. On też jest na drodze naszego kryształu, także wszystko musi tędy przejść. Więc ja tutaj nastawiam wieżyczek na full. One będą tam trochę sobie strzelały do przeciwników. Chyba to już są wszystkie. Nie stoi nam bohater na jednej. Nie, chyba to jest wszystko. Także mamy w tej chwili zwiększoną obronę. Nasz bohater ma zwiększoną obronę. Zobaczymy, czy to widać. Nie wiem, czy widać. 37, a tu ma... Tu ma mniej, tu ma 28, także jest zwiększona wyraźnie. No i spróbujemy teraz wszystkich przeciwników tutaj zgromadzić, kolejnych. I potwierdzać dodatkowe pokoje. Aha, jeszcze miałem badanie zrobić, to jeszcze zrobię badanie. No trochę to trwa, także ten odcinek może być trochę długi, a myślę, że następny już będę ciął na dwie części. Dobra, zwiększamy siły działek, one się automatycznie upgrade'ują chyba, z tego co wiem. Bo wiem, że kiedyś wbiłem na trzeci poziom, to wzrosły. No dobra, mamy jeszcze chwilkę. To otwieramy kolejne drzwi i wieje po prostu tą postacią. Ile sił w nogach od razu. To jest chyba wszystko. Tak, zostało nam jeszcze czworo drzwi i cała masa przeciwników. Już idą. Ja się może tutaj wycofam. Nie wiem, dlaczego to jeszcze pokazywało chwilę ten przedmiot, ale już zniknął. Pobraliśmy pistolet, który się zupełnie nie przyda. Ale możemy znaleźć inną postać, która będzie z pistoletu korzystać. Także na razie tutaj bym... po prostu poczekał, nie będę go jeszcze sprzedawał, bo to nie ma żadnego kupca, który mógłby to zrobić, który musimy takiego znaleźć. Chyba coś jeszcze idzie, a może nie. Zobaczmy. Ja spróbuję może wpuścić górą, tak myślę, że wpuszczę ich od tej strony. Skąd przyjdą, to przyjdą i postaram się wybić. Tutaj mamy full działek. Że tu już tego naszego choke pointu nie będziemy poprawiać, tego naszego skrzyżowania. Ale możemy rozpalać kolejne pokoje. Wciąż może mniej się trochę będzie klęgło. No i to chyba załatwia sprawę.
Ja bym się teraz tutaj może zaopatrzył w poziom. I otworzymy sobie jeszcze troje drzwi i będziemy kończyć. Także dość szybko to idzie. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj te fale przeciwników jeszcze zdzierżyć. Być może nawet nafarmimy sobie jeszcze na kolejny upgrade. Tutaj akurat nie było ataku potworów. No to dobrze. Rośnie nam też życie. Znaczy życie, miałem na myśli jedzenie. Co z badaniami? No badań nie zrobimy, chyba że za może dwie rundy. Jeszcze może się... Nie, chyba się już nie zmieścimy w badaniach. Zobaczam spokój. Zaraz sprawdzę, tylko jeszcze tą rundę zrobimy. Teraz pewnie z prawej strony nam się zwalą. No oni też przyszli. Może się jeszcze tutaj podpalę. I już wiemy, bo teraz cała banda do nas przyjdzie. Mamy tutaj zwiększoną obronę. Sobie teraz może spauzuję. Zwiększymy się ognia głównego bohatera. I chyba jeszcze będziemy jedne drzwi otwierać. Tylko zerknę. Tak, będziemy jeszcze jedne drzwi otwierać, to sobie zostawię regenerację na następny, na następną rundę. Bo ona się chyba dwie rundy... nie, cooldown jest trzy rundy. Żebyśmy jej drugi raz nie użyli. Użylibyśmy tylko raz. Więc ja ją sobie zostawię na najgorszą rundę, tą ostatnią. Wybijemy. Okej. Okay. Ja sobie tutaj znowu jeden pokój zablokuję, żeby nie mogło nic przyjść. No i w tym momencie mogą się nam lęgnąć chyba z trzech pokoi. Z tego chyba nie mogą. Chociaż nie jestem pewien, a chyba nie. Raczej nie. Oni się tak po prostu nie pojawiają chyba tutaj. Sprawdzimy zaraz. No i poszedłem nie tą postacią. To był błąd z mojej strony. I to jest wszystko. To jest wszystko. Wszystko otwarte, wszystko zrobione. To teraz tak, ja nie będę ryzykował tych badań, bo nie wiem, czy one się kończą w momencie wzięcia kryształu i skończenia poziomu, czy tylko przy otwarciu ostatnich drzwi. Nie chcę ryzykować. Dlatego zrobimy tak. Nasz bohater, ten gruby, idzie sobie do już celu. I tutaj przedłużamy jak najbardziej drogę, którą przeciwnicy muszą pokonać. Dlatego rozpaliłem pokoje w taki sposób. Następnie bierzemy naszego biegacza, który no, jest chyba trochę szybszy. Zaraz zobaczę. Prędkość 28, prędkość 22. Tak, to jest nasza szybsza postać. I teraz musimy ten kryształ złapać. Możemy sobie teraz pauzować. Bo już go wzięliśmy. Tak, bo jest tutaj znaczek na postaci. No i wiejemy. Możemy to obserwować z takiego rzutu. Ja za chwilę spauzuję. O, można spauzować, zobaczyć jak to wygląda. A tutaj się zbliżają, tutaj się nalęgli. Dwie fale pojawiły się przeciwników. No i my sobie będziemy wiać. W nadziei, że tutaj nasze działka i nasz drugi bohater nas obroni. No, kryształ już w tej chwili już nie może odnosić obrażeń. Ale zdaje się, że jeżeli postać zginie, to kryształ zaczyna obrywać. Albo w ogóle może od razu przegrywamy. W każdym razie chcę po prostu dojść do końca. No i to jest wszystko. Także można w tej chwili już nacisnąć exit i przejść do kolejnej, jakby do kolejnego poziomu. Ewentualnie można jeszcze dla achievki sobie minutę się pobronić. Ja się już nie będę minutę bronił, nie chcę tego tak męczyć. Więc przejdziemy sobie do następnej rundy. Pokażę wam podsumowanie i zatrzymamy odcinek na następnym piętrze. Także tutaj mamy to, co żeśmy zdobyli. Mamy jeszcze 59 industrii, 25 nauki, to było dość widoczne, bo tam zbierałem tak prawie już na jeden upgrade. 25 jedzenia, tutaj raczej musimy zdobyć dość sporo, żeby zrobić kolejny poziom, no ale mamy już tam zdaje się trzeci i czwarty poziom. A punkty nie mają większego znaczenia, zdaje się tam jest jakiś leaderboard, tam podsumowuje. 94 potwory zabite, 17 minut samego piętra, plus oczywiście moja gadka, no to wyszło trochę więcej. No i 15 drzwi otwartych. Ilość tych drzwi będzie rosła, no i tak sobie poziom po poziomie wychodzimy na powierzchnię. Jest chyba 12 właśnie tych poziomów. Tutaj czasami właśnie są jakieś dialogi, one czasami wskazują na to, że postacie mają między sobą jakieś tam zażyłości. Czasami są w związku z tym różne eventy, no ale to już jest sprawa taka dość głęboka, to już muszą być konkretne postacie, konkretny event, ileś pięter trzeba razem przejść, no i wtedy coś się zazwyczaj dzieje. Ja przejdę tylko do następnego piętra. Załadujemy. I tak, można wyjść z gry, zapisać. Teraz, jeżeli damy kontynuuj, to powinniśmy się pojawić właśnie na tym naszym save'ie. Także jeśli wszystko pójdzie dobrze, to widzimy się w następnym odcinku na kolejnym piętrze, na piętrze drugim. No a ja was na razie żegnam, mam nadzieję, że materiał był taki dosyć do rzeczy. Grę mogę polecić, postaram się nagrać wam całą serię tutaj do momentu albo zgonu, albo przejścia całej gry. No i ewentualnie może w przyszłości będą jeszcze inne kapsuły lub też jakiś wyższy poziom trudności, to jeszcze zobaczę. No, planuję jedno takie podejście do gry, na pewno,
albo aż do przejścia, czyli 12 odcinków, no będzie więcej, bo to będą dłuższe piętra, albo do zgonu. No i wtedy byśmy urwali serię, ewentualnie kiedyś będę kontynuował. Jeżeli macie jakieś tam porady, czy chcielibyście, żebym coś konkretnego z tej gry nagrał, to możecie zostawić komentarz. No a to na razie byłoby tyle. Grę szczerze polecam, szczególnie, że jest kupiona z przeceny, tam kosztowała chyba 3 euro. Za tą cenę myślę, że taka gierka, taki roguelike jest bardzo przyjemny i po prostu mogę go szczerze polecić. No a co dalej jeszcze w grze, to mam nadzieję, że zobaczycie w kolejnych odcinkach. To byłoby na tyle z mojej strony. Do zobaczenia.